No witam, dzisiaj jesteśmy w takim terenie jak tutaj, czyli górzysty teren. Chodzimy sobie z kolegami Piotrkiem i Jankiem. Właśnie oni idą, także no zobaczymy co tu będzie. Także jak coś będzie, to oczywiście będziemy nagrywać do następnego, znaczy do pierwszego sygnału ogólnie. Robię taki wstęp, bo w tym terenie nigdy jeszcze nie byłem. Także no postaram się co nieco pokazać, jeżeli coś będzie oczywiście. Także dobra, do pierwszego sygnału. Przy pierwszym dołku i wyskoczył jak na razie taki kawałek. Nie wiem od czego to taki miękkie dość, połamało się teraz. No. No cóż, teren jest bardzo ładny. Tam koledzy dalej, Piotrek i Janek walczą. Też coś kopią jak widać. Tu mamy tereny górzyste, do Czech dosłownie mamy rzut beretem. Około 5 km. Także no, walczymy dalej, zobaczymy co będzie. Także do następnego. I teraz coś takiego. Co to jest? To jakiś element pewnie. Odłamek może. Takie coś. Mówię, okolica ładna. Taka jak tutaj. Niestety chodzi się no, dość ciężko. Wiadomo, no góry. No wiadomo. Dobra. Jakby coś jeszcze było, to oczywiście się odezwę. Także do następnego. Sygnał. Nadal jesteśmy tutaj w górach. Tam w Otali to już dosłownie 4-5 km Czechy. Czeska Republika, jak ktoś mówi. Ahoj! Także tu mamy sygnał. I wyskoczyło teraz coś takiego. Taki elemencik. No taki sam złom na razie tutaj wychodzi, ale mówię, no nagrywam, bo dość ładna okolica, to chciałem pokazać, także ja tego nagrywam. Niestety no z fantami jest gorzej, ale trudno. No nic. Dobra, także jak coś będzie, to się jeszcze odezwę, to może na razie. Sygnał. Tutaj właśnie jesteśmy w lesie teraz. Obok łąki. Cały czas góry. I tutaj mamy sygnał i wyskoczyło coś takiego teraz. To jest taki, jak widać, element od no, drzwi. Taka jakby ozdóbka trochę. Jak widać. Jest wejście na klucz. No i coś no chyba. Tutaj chyba teraz najciekawsza rzecz. Chyba najciekawsza. No niestety się nic zbyt ciekawego się nie trafia, no ale tak nie zbywa. A nagrywam głównie po to, żeby pokazać teren właśnie, gdzie chodzimy i kopiemy. Także jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać dalej do następnego sygnału. Przy kolejnym dołku jesteśmy na takiej starej drodze teraz. I tak koledzy idą tam dalej. I no nie szukali, także ja postanowiłem tutaj poszukać i mamy monetkę. Pierwsza monetka dzisiaj. 10 feningów. W końcu coś konkretnego, w końcu. No w końcu, tak ona wygląda. Tak z tyłu, chyba rocznik 25 się nie mylę, pokażę może na kolanie. No. To tak wygląda sobie. Pierwsza monetka i płytko nos. Kopie się tutaj twardo co prawda, ale opłaciło się. Opłaciło się. Dobra, to do następnego. Jesteśmy teraz na takiej łące, jakby tam kolega Janek w oddali kopie. Zobaczymy co wykopie. Tutaj przechodzi linia kolejowa, tam w oddali. Dwutorowa. A tu mieliśmy, jak mówię, sygnał i wyskoczyło takie kółeczko. Takie kółko. No. A cały czas będzie tereny górzyste. Chodzi się trochę ciężko, ale tam w oddali już widać Czechy. No, ale mówię, no, pospacerować też warto. No. Chociażby dla zdrowia. I dla lepszego samopoczucia. Także, więc, dobra. Także do następnego. I wyskoczył sobie teraz taki dekielek. Od czego to jest, to pojęcia dokładnie nie mam. Z początku myślałem, że to puszka. No, ale to tak wygląda. Taki dekieleczek.
Nic nadzwyczajnego, no ale jest. Szału tutaj ten teren nie urywa, no tak, że tak powiem, nie ma takiego szału, ale pochodzić warto. Popatrzeć, pozwiedzać trochę. Na pewno warto. Także więc. I aktywność fizyczna i w ogóle, no też, żeby trochę kalorii spalić, to na pewno warto. Dobra, to do następnego. I wyskoczyły takie dwie kulki muszkietowe. Tak wygląda. No, taka niewyraźna dość. Kulka taka też trochę niewyraźna, ale są. Dobra, to do następnego. Teraz zmieniliśmy teren. Wróciliśmy w nasze okolice, także teren standardowy i zobaczymy, co tutaj wyskoczy. Także tak nagrywam tylko, żeby pokazać, że teren jest zmieniony. Zobaczymy, co tutaj wyskoczy. No, byłem tu ostatnio chyba w piątek na tym polu. No to mówię, no to będę do domu wracał tak wcześnie, jak może coś mi się tutaj polepszy. No zobaczymy. Dobra, to do sygnału. I teraz mamy sygnał i wyskoczy taki spotynowany element. Tak on wygląda. Coś takiego jak to. Na razie tylko to mam na tym polu, ale liczę, że będzie lepiej. Się gnie, jak widać. Nie wiem, czy to nie jest czasem łuski jakiś odłamek. Może być, chociaż jest za cienki. Czy jest za cienki, no chociaż jest, nie jest za okrąglony, także. No więc, no trudno. Dobra. Liczę, że będzie lepiej. Się gnie, jak widać. Nie wiem, czy to nie jest czasem łuski jakiś odłamek. Może być, chociaż jest za cienki. Czy jest za cienki, no chociaż jest, nie jest za okrąglony, także. No więc, no trudno. Dobra. Kolejny sygnał. Kolejny dołek i wyskoczyło coś takiego. Taka sobie rzecz, nie wiem, co to może w ogóle być. Są jakieś wzorki, jeżeli ktoś będzie wiedział, to niech podpowie, co to jest. Niech podpowie, co to jest, bo konie, szczerze powiem, że nie wiem. Tak to wygląda, pokażę z bliska, z tej strony i z tej również. O, tak sobie to wygląda. No cóż, no chodzimy po tym polu. Jakaś taka ciekawsza rzecz jak teraz. No, jak coś jeszcze będzie, to oczywiście się odezwę. Także do następnego. I wyskoczyło teraz sobie coś takiego. Taki oto, nie wiem, lekko spatynowany elemencik. No mówię, pogoda się zmienna. Chwilę padało śniegiem tutaj. Także no cóż, ogólnie tamte tereny, w których dzisiaj byłem, bardzo ładne. Tu nawet widać góry chyba barskie, już są z daleka. I tutaj kolejny sygnał i taki kawałek ołowiu. Takie coś takiego. Nic nadzwyczajnego w sumie, ale jest. Dobra, także jak coś jeszcze będzie, idziemy w tym kierunku na dół. I potem do góry, jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Tutaj kolejny sygnał i wyskoczyła taka plomba. Tak ona wygląda sobie, tak o, coś takiego. Pokażę może tak. O, taka plomba, zwyczajna. Tak ona wygląda. Dobra, jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Do następnego, ewentualnie do podsumowania. Kolejny sygnał. I taka satyczka wyskoczyła. Zmasakrowana, nie wiem od czego to. Taka sobie satyczka. Dobra. Powoli będziemy kończyć, także mówię. Schodzimy w dół. Tutaj o. Schodzimy w dół i do plecaka. I idziemy do domu. Także chyba już raczej do podsumowania. Na razie. I tu kolejny sygnał. I wyskoczyło coś takiego teraz. Takie coś, taki jeden odłamy właściwie. No niestety mówię, tutaj na razie moment nie ma i chyba raczej dzisiaj już nie będzie. Także no cóż. Dobra. Jak coś jeszcze będzie, to się odezwę, jak nie, to raczej spotkamy się już przy podsumowaniu. Na razie. Podsumowując dzisiejszy dzień, no w górach, jeśli o to chodzi. Właściwie to była kotlina kłodzka bardziej. To najciekawsze, że to jest to chyba.
No taki element trochę gnący się od drzwi. No i do tego tak, jedna monetka, 10 pfenigów, 25 rocznik 1925, tak wygląda. No i cóż, tutaj jeszcze tak, mam takie duperelki w sumie, to powiem, coś takiego, jakiś, nie wiem, uchwyt albo coś, dwie kulki muszkietowe, o tam w górach mówię, dwie kulki muszkietowe, tak, takie kółeczko, ten dekielek, o. I co tu jeszcze było? No chyba to wszystko było. A i to jest to też, jeśli chodzi o góry. Natomiast pole pokazało nam tak. To, taki dekiel, taki jeden, no z dziurką. Taki element właściwie. Też plomba, jak widać. Na polu też coś tak, kawałek ołowiu najzwyklejszy, to taki element, ołamek właściwie. Tutaj ten taki dekielek też, ja go biorę tylko. No i najciekawsza chyba rzecz, najbardziej, która mnie interesuje, to co to może być, co to może być, właśnie o to chodzi. Coś takie wzorki są tutaj, widzę. No nie wiem, nie wiem. Najciekawsze, że mówię, że dzisiaj. Chyba. Najciekawsze, że na tym polu. No trudno. To jeszcze było tam na początku. Tyle. I jeszcze o taki element też na polu, od łuski. Chyba. Zniszczony. No i cóż, no wypad średnio udany w sumie. Średnio udany, ale może być. Ale może być. Także do następnego razu. Pozdrawiam, Dażdu. Trzymajcie się i cześć.